tiebreaku mamy wynik 2-2. Finał bonus turnieju. Serwuje Tadeusz Gębuś z Gorzelec na Wojtka Hajduka. Piękny retur. Szyba Wojtek. Brawo. Piękna akcja. 4-2 Wojtek. Możecie, a nie musicie zmienić strony przy 4-2. Dwa dla Wojtka. Jeszcze 2 punkty dzielą Wojtka od wygrania bonus turnieju. Bonus turniej to mały puchar pamiątkowy i 3 punkty do listy klasyfikacyjnej Rosenhoff Dare Cup. 5-3. Pięć cztery prowadzi w tiebreaku Wojtek Hajduk. Zobaczmy, gdzie Tadeusz stoi. To może faktycznie onieśmieliśmy jednego. Bliżej niż Serena Williams, bliżej niż Agassi. Drugi serwis, 5-4, Wojtek Hajduk. Pierwszy serwis. Podwójny błąd, 5-5. 4-2, 5-2, 5-5. Przypominam, że Tadeusz to jest senior. 60? 59? 59. 59. Kto zepsuje? Ile Tadeusz? 6-5. Żeście źle coś stali, no ale nieważne. Sędzia, gdzieś zagadali sędziego. To tak zawsze jest. Piłka meczowa, Tadeusz Gębuś. Nie dał rady. Piłka autowa. Po 6. Możecie, nie musicie. Chcecie. Po 6.
Tak, zagadką będzie, jak 60-letni Tadeusz wykańcza ludzi na korcie. Przypominamy, przed pół godziną był to Arek Paul, który miał bardzo ciężki oddech, a teraz Wojtek Hajduk. Tiebreak 6-6. Agresywna piłka Wojtka i tym samym 7-6, piłka meczowa. Dobra, Paweł. Wait. Serwis Tadeusza. Czekaj. Tadeusz serwuje. Tadeusz serwuje. Nein, it's okay. No 7-6 jest. 7-6 jest 13. Ty serwowałeś? Niesamowite. No i coś tu mącą przecież. No dobra. Kamerysta się wyłącza w tym momencie, nie sędziuje i patrzy, co ci ludzie robią. To jaki wynik jest? Chciałbym się... 7-7. I przy 14 zmiana serwującego. Nieźle, nieźle. Ale zostawmy to. Niech się toczy życie swoim torem. Rewelacja. Życie toczy się swoim torem, piłki lecą swoim torem. I w tym momencie Tadeusz Gębuś ma piłkę meczową. A to, że panowie stoją na parzystej stronie, to przecież nie ma większego znaczenia. Przy takim zmęczeniu nie kontroluje się już niczego. Aj, szkoda. Przypomnę, że mały finał turnieju głównego się zakończył. Przypomnę jeszcze, że finał turnieju głównego się zakończył. A jesteśmy na finale bonus turnieju. Jaki wynik? 8-8. No to piłka meczowa Wojtek Hajduk. Brawo! Game, set, mecz. Wojtek chciał dalej grać, ale niestety, mimo to, że godzina późna, bo jest dopiero 18, coś tam. Gratuluję. Gratuluję. Tadeusz, respekt, szacun. No i kibicom, którzy wytrzymali. O! To tam, proszę backhand zademonstrować. To jest Rafał Czesnowski, gdyby ktoś nie wiedział. Gdyby go nie poznał po backhandzie, ani po forehandzie.